Mariusz Wagla, portal Fajsport. Mariusz, jesteśmy dzisiaj na gali DSF-u, ale jest to dobra okazja, żeby porozmawiać. Co u Ciebie w ogóle? I wszystko idzie zgodnie z planem. Przygotowuję się do kolejnego pojedynku 6 kwietnia w katowickim Spodku. Od poniedziałku zaczynam kolejny etap przygotowań w Dzierżoniowie. Już prawie jestem na półmetku, tak? Za niedługo zaczynam sparingi, więc ostatnie jakieś szlifowanie tej formy. Ogólnie forma już jest okej. Zobaczymy, teraz naprawdę przyłożyłem się solidnie do tych treningów siłowych i chcę zobaczyć, jak to wyjdzie w praniu. Z początkiem tego roku można powiedzieć, że była taka świetlana wizja, że możesz nawet stoczyć do tego półrocza 3 pojedynki zawodowe. Były gdzieś zapowiedzi, że masz walczyć na gali u Marcina Neymana. Była też opcja nawet rewanżu z Arturem Szpilką, no i też Darek Michalczewski, tak? Tych propozycji nie brakuje, jak widzę, w Twoim wieku. Nie, tak jak mówisz, ja się koncentruję teraz na tym najbliższym pojedynku, tak, 6 kwietnia. Wiadomo, tych propozycji spływa może nie codziennie, ale z jedna w tygodniu, gdzieś tam, nie tylko z Polski, ale z zagranicy, więc jest w czym wybierać. Szukam dla siebie jak najlepszych ofert, tak, żeby pokazać się jak najszerszej publiczności i żeby coś jeszcze zawalczyć, jakieś fajne pojedynki. Po tym pojedynku z Arturem Szpilką, bo nie ukrywam, że powiedzmy na to najwięcej kibice czekają, na jakieś, powiedzmy, pomiędzy wami te wszystkie ustalenia, rozmowy i tak dalej. Po tym pojedynku twoje akcje tak niebotycznie wzrosły, zyskałeś straszną sympatię w ogóle u kibiców. Fajnie, wiesz, po to się boksuje, wiesz, kiedyś, gdzieś tam ci kibice tak nie za bardzo za mną byli, tak, nie mówię o wszystkich, ale gdzieś tam ten mój styl mi się nie podobał. Teraz może coś tam drgnęło i to dla nich boksuje się, tak? Ja to dla nich robię i takie walki jak z Arturem, chociaż przegrana, ale gdzieś tam te grono dodatkowych sympatyków na pewno zdobyłem. Rozmawiałem 2 dni temu z Arturem Szpilką. Pytałem go m.in. właśnie o plany związane z walką z tobą, o to, jak on ciebie widzi. On ze straszną sympatią się o tobie w ogóle wyraża. To muszę też przyznać, że to jest taka, powiedzmy, nieskrywana sympatia. On mówi: fajnie, Mariusz, fajny chłopak, znamy się tyle lat i tak dalej. Ta walka chyba nie podzieliła was tak bardzo i werdykt w tej walce. Wiadomo, że ja jako zawodnik mam niedosyt, tak, co do tego werdyktu, ale... Już jestem tak doświadczonym zawodnikiem, człowiekiem, osobą, że się jakoś pogodziłem, tak, z tym. Wiadomo, że ten rewanż dla mnie jako to jest taka osobista, jakaś tam osobiste porachunki, tak, udowodnienia, że w tym pierwszym pojedynku byłem lepszy, no i w tym drugim tak samo będę lepszy. Ale ja wiem, z czym się to je. To nie ode mnie, nie od Artura zależy ten pojedynek, od promotora Andrzeja Wasilewskiego, żeby zorganizował ten pojedynek. Będzie taka wola, chęć, to dadzą odpowiednią więcej czasu na przygotowania i jedziemy z rewanżem. Załóżmy, że już jest ten rewanż. Dystans 10 rund, czy biegniecie na 12? Bo teraz tak, ty wygrywasz na przykład kolejne 2-3 walki, Artur też coś wygrywa. Gdzieś tam w międzyczasie pojawia się jakaś kwestia pasa i być może 12-rundówka. Ja bardzo chciałem do tego pierwszego również pojedynku 12 rund. Sam Artur i jego sztab się nie zgodził na 12. Upierali się przy 30-rundowym pojedynku. Ja też za dużo do gadania nie miałem, tak, albo się zgadzam na 10 rund jest ta walka, albo się nie zgadzam na 10 rund i nie ma tego pojedynku, tak, więc im bardzo zależało na 10-rundowym dystansie, już wiadomo dlaczego. Myślę, że to też o nich wszystko zależy, tak, ja będą chcieli 4-rundowy pojedynek, też pójdę na 4 rundy, tak. To będzie chciał 2 rundy, czy 3 rundy, też będzie 3 rundy, tak? No chyba w 3 rundach to nie. Nie wiem, no jak nie będziesz się dobrze czuł na dystansie tam 8 czy 10 rund, to zmniejszy, tak? Na każde warunki się jestem w stanie zgodzić.
Tak szczerze mówiąc, widziałem jego pracę teraz z Romanem Anucinem, zatrudnił nowego trenera i ta praca wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej z Andrzejem Gmitrukiem. Nie obawiasz się nowej wersji Artura Szpilki? Nie, to jest tylko trening, tak? To jest trening, to jest tarcza. Później przychodzą sparingi, same walki, to też powtarzałem do tamtego pojedynku. To jest taki typ człowieka, że on się nie zmieni, tak? Nie zmieni stylu boksowania już, czy to będzie miał taki trenera, czy takiego, czy innego trenera. On stylu boksowania nie zmieni, on tak zmieni na tarcie u trenera, to zmieni. Jego trener powie, że inny Artur jest, tak? Ale wchodząc później na sparing, czy na samą walkę, wróci ten sam Artur. Myślę, że nawyki będą decydować. To jest mimo wszystko jeszcze młody zawodnik, w tej wadze ciężkiej nie jest wypalony i widać, że jeszcze jest jakaś rezerwa, no chociażby patrząc na Kownackiego, można dużo zmienić jeszcze. Tak, jak ktoś chce coś zmienić, to zmieni, tak, ale znam Artura, oglądam jego pojedynki i do każdego pojedynku jest to samo, tak, mówi, czy on, czy jego trener mówi, że się zmienił, że jest innym zawodnikiem, a później wychodzi na walkę, jest ten sam Artur, tak. Chciałbym, żeby się zmienił, tak? Chciałbym, jakby się zmienił, to dla jego zdrowia, tak? Ja uważam przynajmniej, że zdrowie jest najważniejsze w tym wszystkim. Nie pieniądze, nie sympatia kibiców, tylko zdrowie w tym sporcie jest najważniejsze, bo zdrowie ma się jedno, tak? Pieniądze można zarobić w inny sposób, ale mam nadzieję, że ten trener naprawdę go zmieni i będzie bezpiecznie boksował, tak, dla siebie, będzie te rączki wysoko trzymał, mniej przyjmował tych mocnych ciosów, bo wie, że nie bije mocno, tak, przyjdzie mu walka naprawdę z jakimś koniem, który ma czym pierdzielnąć, to mu zrobi krzywdę, tak. Ty bijesz delikatnie? No tak, wszyscy mówią, że delikatnie bije, no. Cały czas ćwiczę na tej siłowni, chcę mocniej bić, ale niestety nie, jeszcze się nie nauczyłem. A ja mimo wszystko czekam, że być może zobaczę Artura Szpilkę walczącego z tobą w stylu Dereka Chisory na przykład. Też bym tego sobie życzył, wie, żeby to nie było tak, że ja muszę za nim ganiać przez te 10 rund. Tylko żeby stanął i się poboksował. Tego by pewnie tak samo kibice chcieli, tak? Zobaczyć fajny rewanż. Ale przyznasz, że Artur robi też robotę medialną taką, gdzie to na tym zyskuje polski boks, zyskują też zawodnicy, którzy z nim walczą, bo chociażby ostatni wjazd z Pumbusiem na górę skończył się tym, że cała Polska o tym rozmawiała. Nie no, wiadomo, jest mistrzem, tak, mistrzem medialnej, tak, medialnego przekazu. To też jest potrzebne, tak, wielu z nas tego brakuje, tak, nie potrafimy tego, tak, ja tak samo nie potrafię wyjść coś tam mówić o sobie, czy nagrywać jakichś takich filmików, tak, o, jemu to przychodzi bez trudu, tak, ta ostatnia wyprawa w górach, wiadomo, no, inny człowiek inaczej by się zachował, tak, by to nawet nie wyszłoby to nigdzie, tak, że coś takiego miało miejsce, że on z psem wyszedł do góry, wiesz. Tak robi, tak jak mówi, że to dzięki niemu tak samo ta dyscyplina idzie, wiesz, jest popularna, tak, dużo ludzi interesuje się dzięki Arturowi, tak, jego przekazom na Facebookach i na różnych innych takich portalach społecznościowych, jest zainteresowana tym sportem. Adam Kownacki, tak? Zawodnik, który, no, można powiedzieć, jak królik z kapelusza gdzieś tutaj na polskim rynku został przynajmniej odkryty. Kibice oczywiście żyli jego walkami za oceanem. Adaś był gdzieś cały czas, powiedzmy, dyskutowany, rozmawiany. Ty go znasz, sparowałeś z nim kiedyś. Jak go oceniasz? Powiedz mi w ogóle, czy faktycznie tak jest, że on ma takie kamienne pięści, bo widać było, tego nie widać tak, powiedzmy, jak walczy, ale jak facetów dotyka, to oni odchodzą. Co w ogóle w tym facecie jest takiego? Jest mnóstwo ciosów, wiesz, to jest jego ogromny plus, że on mnóstwo ciosów wyprowadza, tak? Jak na wagę ciężką, ogromnie, wiesz, tymi rękami przebiera. Wiadomo, ma taki minusik, tą obronę, tak? Pcha się do przodu, nogi zostają, ale nadrabia właśnie tym sercem i zadawaniem mnóstwo ciosów.
tym nadrabia w tym ringu. Jest bardzo sympatycznym zawodnikiem, tak? Znam go dobrze, tak? Bo będąc w Stanach, razem trenowaliśmy na jednej sali, razem sparowaliśmy wielokrotnie, więc go znam. Jest bardzo sympatycznym, bardzo popularnym polskim zawodnikiem w Stanach, tak? W gronie polskich kibiców, tak? Więc tak samo oglądam jego walki z zachwytem, tak? Bo wiem, że daje dobre pojedynki i zawsze coś się tam wydarzy w tym jego boksowaniu. No ta ostatnia walka to jest kompletne zaskoczenie, bo na tym poziomie zawodnik, który praktycznie pada w drugiej rundzie, to jest rzadkość, ewenement. Tak, a wiadomo, był mistrz świata, tak, tamten zawodnik był. Każdy myślał, że to będzie taki test dla Adama. Myślę, że to był test, tak, że przeszedł ten sprawdzian wzorowo. I czekamy na rozwój sytuacji. Wiadomo, że każdy z nas marzy o walce o mistrzostwo świata. Nie wykluczam, tak. Może pod koniec tego roku gdzieś tam walka z Wilderem w Stanach, bo wiadomo, że jego notowania w Stanach poszły do góry, tak? Już jest rozpoznawalny nie tylko u polskich kibiców, ale również z Amerykanów, tak? Jest rozpoznawanym zawodnikiem. Ktoś interesuje boksem w Stanach, wie kto to jest Adam Kownacki, tak? Więc nie wykluczam takiego pojedynku pod koniec roku. Miller czy Joshua? Na pewno Miller będzie wielkim, wielkim zawodnikiem. Będzie ponad 140 kg ważył. Będzie chciał zepchnąć Joshua. Ale myślę, że Joshua jest tak doświadczonym zawodnikiem. Bardzo dobrym technicznie, dysponującym mocnym cieszem, że wiadomo, te pierwsze rundy będą... Będzie niewygodnym. Miller będzie niewygodnym zawodnikiem, ale w późniejszym, od czwartej rundy, myślę, że ta przewaga będzie wzrastała i wygra Joshua przed czasem. Joshua to jest mistrz olimpijski, ma za sobą tę kapitalną karierę, jeśli chodzi o tą amatorską stronę. Myślę, że to jest takie decydujące, że jednak to doświadczenie jest, nawet z walk amatorskich, umiejętność przetrwania, też tej szybkości, tak? No bo te walki są bardzo szybkie, jeśli chodzi o sport amatorski. Będzie miało znaczenie? Myślę, że tak, że każdy dodatkowe jakieś tam rundy sparingu czy dodatkowe minuty walk pomagają w późniejszych walkach czy późniejszych rundach, tak? Jak jest kryzysowa jakaś runda, to się wraca do tych starych nawyków, które Joshua nabrał, wiesz, wzorowo, tak? Był prowadzony bardzo dobrze w amatorstwie, więc on do tych nawyków z amatorstwa będzie wracał, tak? A wiadomo, że on jest wzorowo wyszkolony, więc w każdej sytuacji sobie będzie potrafił poradzić, tak? Pokazała to walka z Klitschko, tak? Leżał na deska, pozbierał się i wygrał. No to był dramatyczny pojedynek. Powiedz mi w ogóle, czy ty, Artur Szpilka, już nie mówię, bo wiadomo, Kownacki już ma swoją drogę i praktycznie jest zabukowany w tej ścisłej, powiedzmy, piątce, szóstce najlepszych fighterów na świecie. Czy wy jesteście w stanie jeszcze w tej chwili, ty oczywiście jesteś starszy, ale to jeszcze też nie zmienia postaci rzeczy, bo masz warunki fizyczne, masz wszystko to, co trzeba. No i tą świeżość było widać w ostatnim, powiedzmy, twoim pojedynku, że jednak zyskałeś jakiś nowy wigor. Jesteście w stanie jeszcze wejść do tej czołówki? Myślę, że tak, że to nie jest gdzieś za naszym zasięgiem, tak, czy to moim, czy Artura, czy innych polskich zawodników, że to naprawdę już się raz gdzieś tam weszło do tej takiej ścisłej czołówki, to już ci promotorzy, zawodnicy znają nas, tak, więc wiadomo, że to trzeba wygrywać dobrze, trzeba prezentować się w następnych walkach coraz lepiej, żeby się odświeżyć, tak, bo to przegrane, wiadomo, gdzieś tam odsuwają cię od tych najlepszych pojedynków, ale trzeba wygrać dwie, trzy pojedynki i gdzieś tam na pewno każdy z nas myśli o tych jeszcze najwyższych trofeach. Mariusz, dziękuję bardzo za ten wywiad. Cieszę się, że mogliśmy tak obszernie porozmawiać. No i cóż, czekam na wasze występy teraz i być może rewanż gdzieś tam w drugiej końcówce roku, czy powiedzmy pod koniec roku. Też sobie tego życzę. Ja i kibice. Dziękuję bardzo. I my dziennikarze.